Historia policyjnego turnieju par patrolowych Patrol Roku sięga 1994 roku, kiedy to po raz pierwszy w Szkole Policji w Słupsku rozegrano pierwsze Mistrzostwa Polski Policji w wieloboju prewencji. Od tamtego czasu rokrocznie funkcjonariusze patrolówki rywalizują o miano najlepszych w kraju w kilku konkurencjach, m.in. strzelaniu, technikach interwencji i udzielaniu pierwszej pomocy. Finał turnieju, rozgrywany tradycyjnie w słupskiej szkole, poprzedzają eliminacje wojewódzkie, w których startują reprezentanci wszystkich jednostek danego garnizonu, wyłonieni w drodze eliminacji pierwszego stopnia, czyli na poziomie komend miejskich i powiatowych. W tym roku policjanci rywalizować będą w następujących konkurencjach: test wiedzy zawodowej, stosowanie technik obezwładniania osób, pokonywanie policyjnego toru przeszkód, strzelanie na torze przeszkód, przeprowadzanie interwencji policyjnych oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Choć regulamin zawodów nie zakłada na poziomie eliminacji wojewódzkich obligatoryjnego przeprowadzenia wszystkich powyższych konkurencji, to specjaliści z Wydziału Doskonalenia Zawodowego oraz Wydziału Prewencji KSP tradycyjnie wysoko ustawili poprzeczkę, przygotowując i rozgrywając wszystkie konkurencje finałowe. Tradycyjnie warszawską specjalnością jest pierwsza pomoc. W tej konkurencji nasi reprezentanci zawsze prezentowali najwyższy poziom w kraju, w klasyfikacji generalnej również zajmując medalowe miejsca. Jak będzie w tym roku? Zobaczymy.